My dziś zrobimy sobie próbę spawania. Kupiłem takie elektrody AWS E6013. Za 5 kg dałem niecałe 50 zł, 45 czy coś. To są grubość 2,5. Dziwnie wyglądały, ale zrobiłem sobie próbę i fajnie wyszło. Zaraz wam pokażę, jak to wychodzi. No i zobaczcie, jak na amatora takiego, takie jakieś dziwne troszkę odpryski są. Poczekamy trochę, ostygnie. No i słoinka jak tralalka, jak to się mówi. Nie widzę bardzo, zobaczcie. O, ta ostatnia to była teraz. Tutaj to się nie przykładałem, ale tutaj, no zobaczcie, jak ładnie wychodzi. To była elektroda 2,5. A teraz spróbujemy tą drugą. Tą drugą to nawet sam próbowałem. Teraz troszkę prąd zwiększymy, bo to tu spawałem na 90 gdzieś amperach. A teraz damy 100 amper i zobaczymy. Ta to jeszcze jest nawet, jak to się mówi, nienaruszona elektroda. Widać mnie? Widać czy nie? Widać. Dobra, zaczynamy. No, otulina też wyszła ładnie. No, ja powiem tak teraz. Do każdej elektrody trzeba się jak to inaczej ustawić. Przygotować. No, zobaczymy. No, zobaczcie. Całkiem. Spróbujemy jeszcze raz, no bo tam to było, jak to się mówi, pierwszy raz tą elektrodą w ogóle. Nie rozpoczęta, nie naruszona. Czekajcie, rozprostujemy trochę przewód, to się pokręcił. No, te elektrody 3-2 też były w podobnej cenie, poniżej 50. A powiedzieć wam, dlaczego je kupiłem. Dlatego kupiłem, że one miały prawie 15 komentarzy pozytywnych. To nie znaczy, że tak jak ja to robię, jeszcze się cały czas, jak to człowiek uczy. No, ale ten żużel jeszcze zaraz muszę się nauczyć, żeby powstało coś takiego tak ładnie jak tu, a nie tak jak tu. No zaraz spróbujemy. Zaraz. Ja powiem, że tak jakoś tak ona, no na początku, jak może coś ja źle robię, to że tutaj powstaje ładnie i chciałbym, żeby to było tak do końca, ten spaw, a tutaj jakby się on rozpływa, może za szybko przejeżdżam. No zobaczymy, no trzeba popróbować każdą elektrodę rozpoznać, tak jak jeździmy jakimś samochodem, wsiadamy do innego,
No to też nie jedziemy od razu, jak to się mówi, ile fabryka dała, tylko trzeba poznać ten samochód, jak sprzęgło działa, jak hamulec bierze, jak kierownica. Wszystko tak samo i w spawaniu. No, Jacek zrobił podpis nieczytelny. No to jest trójka blacha, to czyli 100 amper miało prawo to przepalać. Zobaczymy z drugiej strony. Zobaczymy troszeczkę mniejsze. No tu nawet było 100, 105. No dobra, teraz zrobię troszkę mniejszym, 95. No i teraz chyba wyszło tak, jakbym chciał. Troszkę chyba za szeroko, coś mi się zdaje. Ja spróbuję wężem przejechać. Jeszcze mam kawałek elektrody, to spróbujemy. No ale elektrody chyba będą dobre. Ale to jak to się mówi, zobaczymy, to jeszcze mam usunąć. Wiecie, oglądałem ostatnio film, jak ktoś spawa, w ogóle nie kręci żadnych kółeczek, żadnych ósemek. Żadnych tam wzorków, tylko normalnie prosto przyciąga, ustawia odpowiedni kąt, odpowiednią odległość od materiału i odpowiednią szybkość przesuwania. No teraz właśnie coś zrobiłem, to jest coś takiego. No zobaczcie, ten ostatni, no troszkę pijany, ale jeszcze dzisiaj nie piłem, troszkę krzywy. No dobra, spróbujemy teraz, jeszcze mam tutaj kawałek, jej mało zostało, zobaczymy. Już lepiej. Zobaczcie, mam takie pudełeczko, zbieram tu sobie elektrody. Tutaj są nawet, jak to się mówi, takie nie połowie zużyte, ale na razie są niepotrzebne. Także u mnie się nic nie rozrzuca. No, zobaczcie, jak wygląda przed tym. Widać? Teraz. O, gdzie to? O tak, wyżej. Jak wygląda teraz? Teraz bardzo ładnie. I teraz chyba, teraz spróbujemy to zrobić elektrodą 2,5.
tutaj. To jest elektrodą 2,5, tu dotąd było 3,2. No jeszcze raz zobaczę, jeszcze sobie wypróbuję. Dobra, to by było tyle. Biorę się dalej do pracy.